Witam serdecznie w kolejnym filmie, odcinku poświęcony radiokomunikacji i szeroko pojętej napraw radioodbiorników, transceiverów i tym podobne. Dziś na stole mamy taki transceiver wieropasmowy ISU FT575GX2. Radiotelefon był produkowany, zaczęli produkować w 1987 roku. Nie mam informacji, kiedy zaprzestano produkcji, ponieważ nie znalazłem za wielu informacji w sieci. Ale może do rzeczy. Co boli ten egzemplarz? No, ten egzemplarz boli to, że po włączeniu, jak widzicie, radiotelefon się nie włącza. Wskaźnik pomiaru mocy jest na max. Świeci się kontrolka TX-a, jakby było nadawanie, ale niestety żadna moc nie wychodzi z tego radiotelefonu, ponieważ już to sprawdziłem. A powodem tej usterki jest to, że klient chciał sobie wymienić żarówkę podświetlenia tego oto tutaj wskaźnika wychowałowego. No i na jego nieszczęście spadł mu przewód zasilający dodatni i zrobił gdzieś zwarcie do masy. No i siłą rzeczy powstała taka usterka. Spróbuję to otworzyć i przeanalizować wewnątrz ten radiotelefon. Mam już schemat też otwarty, także postaram się coś tutaj znaleźć. Zobaczymy, który element uległ uszkodzeniu. No i co trzeba wymienić, żeby to zaczęło działać. Poza tym trzeba przeprowadzić jeszcze dokładny serwis tego radiotelefonu. Sprawdzić moce, poziomy wszystkich sygnałów, czułości itd., itd. Dobrze, zatem ja zabieram się do pracy. Otworzyłem już radio. Jak widać, tutaj widzimy cały układ panelu przedniego. Mamy tutaj żarówki z podświetlenia S-metra i z podświetlenia tutaj z tej strony, z dwóch stron. Oczywiście jest podświetlane, jest rozpraszane to światło przez taką plastikową, że tak powiem, soczewkę. No i widzimy, że jest tutaj gdzieś do jakichś dwóch pinów to podłączone. Napięcia, musimy sprawdzić, czy przypadkiem może jakaś żarówka nie dostała zwarcia, odlutuje to. No i siłą rzeczy trzeba będzie poszukać napięcia, które tutaj dochodzi. Przy powłączeniu na tej płycie nam się pokaże napięcie, które potrzebujemy do zasilania panelu, prawda? Tak mi się wydaje, że to będzie ta wtyczka, ale niestety muszę zerknąć na schemat i poszukać oczywiście na schemacie tego, jak jest realizowane zasilanie panelu przedniego i zasilanie tych żarówek. Wiem tylko tyle, że jest tutaj, są dwa napięcia, 5 chyba voltów i 13,8 volta według schematu, więc trzeba sprawdzić te obydwa napięcia. No podejrzewam, że tu chyba po zwarciu poszedł jakiś albo tranzystor, albo jakiś stabilizator napięcia, który tutaj gdzieś będzie na pewno zamontowany, no ale to wszystko się okaże, jak będziemy szukali usterki na schemacie. Zacznę od odlutowania tych żarówek, żeby mieć pewność, że żarówki nie mają zwarcia, i wtedy zobaczymy, co się dalej będzie działo. Na złączu J23, który wychodzi z płyty głównej, mamy tutaj, powinny być napięcia względem masy plus 5 V i plus 13,5 V. Sprawdzimy teraz, ja podłączę sobie gdzieś masę i włączę zasilanie. Spróbujemy to skorygować. Sprawdzamy 5 V. Jak widzicie, nie mamy nawet tutaj ani volta. Także teraz 13,5 V. Na 13,5 V mamy, też nie ma napięcia, całe 0,6 V, więc jak widzicie, jest tutaj coś nie tak. Ja spróbuję tą wtyczkę wypiąć i sprawdzimy napięcia z odłączonym panelem, zasilaniem do panela przedniego. Zobaczymy, jak będzie to wyglądało, czy te napięcia będą tutaj wyższe, wtedy będzie można wykluczyć uszkodzenie panelu. Włączam zasilanie, plus 5 V, sprawdzimy. No, 430 mV. Plus 13,5, tu mamy 2 V, więc tutaj jest coś nie tak. Według schematu widzę tutaj,
powinno być tutaj 13,5 V, która biegnie nam również do, zaraz Wam to pokażę na schemacie, chyba trzeba będzie to tutaj przeanalizować, to zasilanie, bo plus 5 V jest czerpane z tego samego źródła. 13,5 V przechodzi przez stabilizator napięcia 78L05 no i wraca tutaj jako 5 V. Zaraz pokażę to na schemacie. Widzimy tutaj gniazdo J23, przepraszam, jak widzicie. Tu mamy kontrolkę TX on air, 13,5 V, 5 V i oczywiście masę. Jak widać, 13,5 V jest tutaj połączone z zasilaniem do stabilizatora napięcia, który jest oznaczony Q68 7805. Z niego wychodzi na 5 V, który zasila tutaj układy sąsiednie i wraca tutaj nam do wtyczki jako 5 V. To znaczy, że nie mamy na tym stabilizatorze tych 13 V. Coś gdzieś po drodze zawiodło albo dostało zwarcia, więc muszę przeanalizować cały schemat, jak to wygląda, jeśli chodzi o napięcie 13,5 V. Ok, sprawdzamy tutaj. No, tutaj mamy kondensator, drugi kondensator. Nie mamy tutaj żadnej diody. Sprawdzimy w tą stronę. Nie, to leci. Jest jakiś układ scalony, ale nie sądzę, żeby ten układ był przyczyną jakiegoś uszkodzenia. Tu mamy jeszcze kondensator. Sprawdzimy gałąź, która nam tutaj dochodzi. Mamy tutaj tranzystor Q63. Tutaj musielibyśmy sprawdzić ten obwód tego tranzystora. Jest jeszcze dioda tutaj wpięta, ale też nie sądzę, żeby przy zwarciu ten tranzystor tutaj nam uległ uszkodzeniu. No i potem mamy tutaj znowu wejście do układu scalonego. Więc muszę tutaj, trzeba by poszukać, gdzie nam to napięcie się po prostu gubi. Po prostu jest wywołane jakieś zwarcie, które no niestety ogranicza nam tutaj ten prąd i efektem tego nie mamy napięcia pełnego. Znaczy gdzieś tutaj mamy, podejrzewam, jakieś zwarcie na płycie głównej. Po przeanalizowaniu schematu doszedłem do tego, że zasilanie jest realizowane tutaj z płyty tutaj nadajnika i wzmacniacza WCE. Po włączeniu zasilania do tych wtyczek tutaj, nie wiem czy to widać, jak ja pokazuję, chyba nie, bo to będzie tutaj momencik, o tutaj w tym miejscu, tutaj są wtyczki, do których wchodzi napięcie 13,5 V, mamy tutaj, ja to pokażę, żeby można było zobaczyć, o tak, 13,5 V po włączeniu mamy tutaj na tym gnieździe, ale to napięcie nam się gdzieś tutaj po drodze na płycie gubi. Zauważcie, że 13,60 mamy na tym, na drugiej wtyczce. Również mamy zasilanie, ale to zasilanie gdzieś nam tutaj się gubi po drodze, więc trzeba będzie sprawdzić wszystkie tutaj obwody i prześledzić cały układ. No i znaleźć oczywiście usterkę, ponieważ do tego momentu w płycie głównej, w tym momencie tutaj, do tego momentu w płycie głównej nie mamy tych 13 V, więc to będzie troszeczkę zabawy. Nie wiem, czy tutaj jest jakieś zwarcie, bo nic mi tutaj nie wykazuje. Jeśli próbuję sprawdzić na zwarciu, no w dalszym ciągu nie mam tych 13 V, więc muszę prześledzić jeszcze schemat i po prostu zobaczyć, co jest nie tak. No, najważniejszym aspektem tego jest, że do płyty to napięcie nam dochodzi, więc wiemy, że ona gdzieś tutaj, to napięcie gdzieś tutaj po drodze po prostu się zgubiło, coś, jakiś chyba półprzewodnik mógł być uszkodzony albo spalony. Dobrze, ja przystąpię tutaj do poszukiwań tej usterki, żeby spróbować to znaleźć. Za chwilę wrócę. Jak widać, niestety nie obyło się bez potrzeby odwrócenia płyty na drugą stronę,
praktycznie gołym okiem nie widać tutaj nic, żadnych uszkodzeń. Prześledziłem całą płytę i gdybym nie dociekliwość moja, to nawet nie, może bym nie zauważył uszkodzenia, które tutaj powstało. Mianowicie na drugim pinie od wtyczki, już mówię jak się jaki jest numer tej wtyczki, J10, mamy wtyczki J10, J11, które są łączone równolegle. Odchodzi gałąź zasilania 13,5 V, która, jak wcześniej powiedziałem, tutaj się pokazuje nam napięcie. No ale na wtyczce, która zasila nam panel przedni, już tego napięcia nie mamy, prawda? Z racji tego pozwoliłem sobie odchylić tutaj ten opornik, który jest zlitowany i jeśli mi się uda, to Wam pokażę, jak sytuacja wygląda. Ja przepraszam za to, że ta kamera tak nie działa, ale no, niestety, jak widać, tutaj, o, chyba teraz będzie widać. Jak widzicie, jest tutaj wypalona ścieżka, która jest odpowiedzialna za przesył napięcia do tej wtyczki i całego układu tutaj na płycie głównej. Zatem przystąpię do naprawy tej ścieżki, złożę płytę z powrotem, wkręcę i zobaczymy, jaki będzie tego efekt. Radiotelefon już złożyłem, podłączyłem wszystkie wtyczki i sprawdźmy, moi drodzy, czy nam to działa. O, zobaczcie, coś niebywałego. Radio wróciło do życia, aczkolwiek nie wiem, czy tutaj coś nie jest włączone, jakaś blokada. O, jest, dobra, była blokada włączona, więc częstotliwość już nam też działa, jest wyświetlacz, wskaźnik na prawidłowym poziomie, to znaczy na zero. No, oczywiście zostało teraz przetestować cały radiotelefon, oczywiście pod kątem częstotliwości, czułości odbiornika, oraz mocy nadajnika i modulacji i tak dalej. Zatem ja przystąpię teraz do złożenia tego radia mniej więcej w całość, ponieważ żeby cokolwiek tutaj sprawdzić albo ewentualnie przeprowadzić jakiekolwiek regulacje, muszę to mieć otwarte. Z racji tego, że mamy tutaj wszystkie elementy regulacyjne na tych płytach, inaczej się nie da, niestety. Także sprawdzimy, przymocuję panel przedni do całej obudowy, do ramy. Zobaczymy oczywiście, jak to będzie wyglądało, jeśli będziemy sprawdzać wszystkie parametry tego radiotelefonu. Jak widać, radio działa doskonale, odbiera. Zostało nam jeszcze do zrobienia podświetlenie S-metra, zestrojenie całego radia, jak wcześniej mówiłem. No i chyba będzie na koniec tej naprawy. Jak widać, radiotelefon mamy już gotowy. Przystąpimy teraz do pomiaru mocy. Radio już zostało zestrojone. Zostały zestrojone generatory nadajnika, odbiornika, czułość odbiornika i tak dalej. Wszystko działa w najlepszym porządku. Sprawdzimy sobie na początek moc w emisji USB. Zobaczmy, mikrofon odkręcony na maksa. Raz, dwa, próba mikrofonu. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, próba. Raz, dwa, hola, hola. Jak widzimy, 100 W mocy wychodzi nam z nadajnika. Oczywiście emisja USB, LSB jest to samo. Teraz maksymalna moc w emisji AM. Taką ciekawostkę tutaj fajną zauważyłem w tym radiu, ponieważ zobaczcie, mamy do 10 W, ale podczas modulacji wraz z radiotelefonu wychodzi nam nawet do 100 W, także naprawdę radio w AM ma wykop, bo w PEP mamy prawie 100 W. Także ładnie to tutaj wyszło, ta regulacja. Jeszcze emisja FM. Przełączam FM.
FM oczywiście 100 W. Jak widzicie, emisja CW to jest to samo, co byśmy USB LSB sprawdzali tutaj na TX monitorze. Zobaczcie, 108 W do 110 w CW. Więc jeśli w CW mamy taką moc, 100 W, taką samą zawsze będziemy mieli w USB LSB. Teraz sprawdzimy jeszcze sobie częstotliwość nadajnika. Emisja AM. Oczywiście bez modulacji to sprawdzimy, bo oczywiście będzie nam to tutaj wariowało. Radio pracuje w częstotliwości 27-180 MHz. Tak samo mamy tutaj na wyświetlaczu. I zmienimy teraz emisję na CW. I to samo mamy na CW. Zobaczmy. Także USB LSB jest to samo. Po podpięciu generatora z sygnałem 1 kHz powinniśmy mieć 27-181. Nie będę tego pokazywał, bo jeśli mamy już w CW zrobioną tą częstotliwość, będzie wszystko pasowało w USB LSB. Także moi drodzy, jak widzicie, radiotelefon przywrócony do życia. Bardzo fajne radio naprawdę, bo pracuje dosyć wysoko. Tutaj bandy mamy tutaj częstotliwość do 30 MHz, chyba, jak się nie mylę. Teraz to sprawdzimy dokładnie. Tak, dokładnie, do 30 MHz prawie. Także jak widzimy, bardzo ładne radio. Dla początkujących amatorów naprawdę polecam. Nie jest zbytnio rozbudowane radio, aczkolwiek na tamte czasy to jest dosyć sporo tutaj tego wszystkiego, co potrzebne jest nam do pracy w paśmie amatorskim oczywiście. I to chyba by było tyle, jeśli chodzi o ten radiotelefon. Moi drodzy, jeśli Wam się podobał film, to proszę o łapkę w górę, jeśli nie, oczywiście łapkę w dół. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie. Jeśli macie jakieś problemy z radiotelefonami, możecie pisać na adres mailowy z naszej strony internetowej cb-service.pl. Tam mamy taki formularz kontaktowy, można do niego na WIM napisać, jaki mamy problem, ewentualnie jakiś załącznik dołożyć do niego i nam wysłać. Postaramy się pomóc lub odpisać. Jeśli chcecie wysłać do nas radio, adres jest podany w kontakcie lub również na stronie internetowej. Więc tyle. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. No oczywiście życzę dalej dalekich, potwierdzonych i niezakłóconych łączności, moi drodzy.